Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak już zapowiadałem, będzie on dotyczył zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem do pakietu 3S. Tak wygląda schemat połączeń na płytce drukowanej. Jest to wydruk z programu KiCad, w którym ten sterownik był zaprojektowany. W zasadzie płytka do wykonania. Tak wyglądają oznaczenia poszczególnych elementów, a tak mniej więcej rozmieszczenie w 3D tych elementów właśnie. Po prawej stronie tutaj mamy zasilanie, a po lewej stronie tutaj jest wyjście do podłączenia odbiornika, na przykład żarówki. Tak to wygląda w rzeczywistości. Tutaj mam dwie sztuki zrobione od strony ścieżek i od strony elementów. Tak to wygląda. Od razu jak zrobiłem dwie sztuki, to jedna i druga bez problemu od razu działała. Tutaj mamy w połączeniu z tym akumulatorem litowo-jonowym. Widzimy trzy sekcje po dwa akumulatorki, czyli jest 3S, 2P, tak by to można określić. Dodatkowo jest przełącznik tutaj na wejściu tej płytki. W zasadzie powinienem to trzymać w ten sposób. Zgodnie z tym, co na schemacie pokazałem, czyli diody po lewej stronie te prostownicze. No i tutaj jest taki prosty przykład, jeszcze tutaj jest taki zielony bezpiecznik. Obciążenie mamy w postaci dwóch żarówek. No i przełącznik. Ja teraz włączam. Ten sterownik przepuszcza nam to napięcie. Ogólnie bardzo mało prądu on bierze. Około powiedzmy 10 mA może, no coś w tych wielkościach. A jeżeli się on wyłączy, bo działa to wszystko na tej zasadzie, że kontroluje napięcie na stykach tego akumulatora, czyli tutaj jest minus i tutaj z bezpiecznika po lewej stronie jest plus doprowadzony przez ten przełącznik. Porównuje nam to napięcie, tak jak już wspomniałem. I tutaj mamy niebieski potencjometr do regulacji koło tych czterech czarnych diod. Ja teraz przybliżam z tą mosiężną śrubką koło napisu 10K, koło tej zielonej diody. I tym potencjometrem właśnie regulujemy, przy jakim napięciu ma się to wyłączyć. Czyli podłączamy tą płytkę pod pakiet 3S, on się tylko nadaje do pakietów około 12V, czyli 3S. Do innych nie jest przystosowany. Tutaj mamy obciążenie w postaci żarówki, ale równie dobrze inne to może być obciążenie. No i jeżeli to mamy podłączone, to kręcimy tą śrubką, włączamy to urządzenie, czekamy kilka sekund, ponieważ to też ma opóźnienie takie przed tym impulsem jakimś dużego napięcia, żeby od razu nam się ta płytka nie wyłączyła tego napięcia. I właśnie ustawiamy sobie śrubokrętem tą śrubką, aż będzie taki moment, gdzie ta żarówka nam zgaśnie, ten odbiornik, i to jest właśnie napięcie, przy którym ten sterownik rozłącza. Oczywiście robimy to z użyciem multimetru tutaj podłączonego pod styki tego akumulatora. Ja to osobiście sprawdziłem już powiedzmy 10 razy, czyli naładowałem swoją ładowarką widoczną w poprzednim odcinku i rozładowałem właśnie ten akumulator za pomocą tej płytki. No i te parametry w miarę są takie same. Tylko co tutaj warto powiedzieć, w zależności od obciążenia,
Tutaj podłożę kartkę, żeby te gorące żarówki mnie dotykały. A w zasadzie mogę już to wyłączyć. O czym ja to mówiłem? Tak, wziąłem kilka cykli, przeprowadziłem i trzymało to swoje parametry. Jedynie o czym warto powiedzieć, to napięcie na stykach zmienia się w zależności od obciążenia, czyli inne to napięcie może być przy obciążeniu 2 A, powiedzmy, a inne przy pół ampera, przy natężeniu około 0,5 A. Jest to związane z tym, że każde obciążenie, każdy odbiornik w każdym akumulatorze, czy to będzie akumulator litowo-jonowy, czy od samochodu, powoduje spadek napięcia. A ten sterownik się opiera tylko o ten spadek, mierząc tak po prostu, żeby nie przekroczył dolnej granicy poziomu napięcia dla tych ogniw. Dlatego też to musi być za każdym razem ustawione do odbiornika. Jeżeli ja tu mam powiedzmy 0,6 A, te dwie żarówki pobierają, no to raz sobie ustawiłem powiedzmy tam na 10 V na cały ten pakiet, czyli gdzieś 3,33 V jak na pojedynczą sekcję, pojedynczy akumulatorek będzie przypadało, no to wtedy się wyłączy i to będzie w zupełności bezpieczne dla żywotności tego akumulatora. No to wtedy zawsze mogę korzystać z tego odbiornika i zawsze przy takim samym napięciu mi będzie to odłączał. Jeżeli zmienię odbiornik na większy, o kilka amperów powiedzmy, no to już jest wymagana często delikatna korekta tą śrubką, żeby to napięcie dostosować, żeby ono było w tym samym momencie, aby się wyłączyło dla żarówki 2-amperowej i pobierającej powiedzmy 0,5 A. Także to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym postaram się pokazać, do czego to w ogóle ma służyć dalej, ponieważ będę budować lampkę, latarkę taką właśnie, w której będzie się ten akumulator z tym zabezpieczeniem znajdował oraz panele takie płytki LED-owe, które będą generowały światło do oświetlania. Także oglądajcie kolejne odcinki. Pewnie też przyjdzie BMS. Nie wiem, czy za miesiąc, czy za jaki czas to będzie. To też coś opowiem na temat porządnego BMS-a. Jak go zastosować i jak on działa. Także dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.